Ponad 100 kur, kaczki, gęsi, konie, świnie i krowa Basia. A do tego 16 kotów, kilka psów i cała masa królików. Wszystkie żyjące w wielkiej symbiozie w mieście. Błędowie, dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Dla właścicieli wiejskiej zagrody to chleb powszedni. Dla odwiedzających gospodarstwo coś wyjątkowego. Chwila relaksu i odskocznia od zgiełku miasta. Magda Sincewicz. Żyć jak pies z kotem. Tu to powiedzenie się nie sprawdza, bo wszystkie zwierzęta żyją w zgodzie. Wszystkie się dogadują, mimo że funkcjonują w nieco nieoczywistych połączeniach. Na przykład kaczka, którą opiekuje się kwoka. Daliśmy kwoce jajka i myśleliśmy, że to jest jajko kurze i podłożyliśmy, a tu się okazało, że kaczuszka i się wykluła. Jak widać, nie przeszkadza jej towarzystwo. Podobnie zresztą jak reszcie. Tu, w wiejskiej zagrodzie leżącej nieopodal pustyni Błędowskiej, kaczki żyją z kurami, świnki morskie z królikami i konie z krową. Zwierzęciem, które przecież nie jest rzadko spotykane w naszym kraju, a jakże często budzi to niesłychane zainteresowanie, zwłaszcza wśród najmłodszych. Ludzie są z różnych, można powiedzieć, zakątków i ludzie mieszkają w blokach, w swoich domach, tego tu. No to tak z bloku, no to się wcale nie ma to dziwić, że nie wiedzą w sumie, że mleko powstaje od krowy takiej, Basiuli. I jak ona w ogóle wygląda, że ma taki szorstki język, od tego tu. Wiedzą tylko, że idzie się do sklepu i się kupuje w kartonie albo w butelce. I między innymi właśnie po to gospodarze stworzyli to swojskie miejsce, bo stąd pochodzą i nie wyobrażają sobie innego życia. Chcą nim zainteresować innych, by zrozumieli, jak wiele daje kontakt z naturą w tym zaganianym dzisiejszym świecie. Pokazujemy dzieciom, jak wygląda życie na wsi, skąd się bierze mleczko, skąd jajeczko, bo każdy mówi, że o mleko z kartonu, a jajko z Biedronki. No. Także no teraz dzieci się właśnie uczą tego, przyjeżdżają do nas z przedszkola, mieliśmy tu już grupy, no i bardzo dzieci zadowolone stąd wychodzą. Mogą i w takim stanie wyjść dorośli, bo wiejska zagroda otwarta jest dla każdego. Prócz zwierząt czeka tu na przybyłych rozłożony koc na polanie czy przejażdżka bryczką.